Hej, cześć, ja jestem KR, a to jest kolejny odcinek z serii Gothic, część druga. Ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę na północnym krańcu wyspy, tutaj gdzie na mapie zaznaczono jakiś niewielki staw, a także czarnego trolla. No i w ostatnim odcinku udało nam się z tym trolem skutecznie rozprawić, korzystając ze zwoju zmniejszenia potwora. Toteż nie stanowił on zbyt wielkiego wyzwania. Po tym jak zmniejszyliśmy go do miniaturowych rozmiarów, wystarczyła jedna strzała, aby sprawnie się z nim uporać. Chłop dał 1000 punktów doświadczenia. Udało nam się także zdobyć ten słoneczny aloes, o którym swego czasu rozmawialiśmy z Sagittą. Myślę, że będzie zadowolona, jeśli zwrócimy jej ten aloes. Ponadto jeszcze uporaliśmy się z jaskinią, tą, która znajdowała się nieopodal wykopalisk prowadzonych przez magów wody. Tam z kolei grasowały cztery kamienne golemy, wkurzone tym, że ukradliśmy skarb, rzuciły się na nas, trochę to trwało, ale udało się skutecznie i z nimi rozprawić. Poszło nam na to, podejrzewam, ponad 200 strzał, także aktualnie mamy, zostało nam niewiele, 44. Nie wiem, co tu jeszcze w okolicy moglibyśmy znaleźć, mam tylko nadzieję, że nie będzie więcej takich odpornych na strzały przeciwników, zobaczymy. Jeszcze przy okazji rozmówiliśmy się z Grimbaldem, okazało się, że i on jest jakimś łowczym, myśliwym. Wydaje się, że to dość popularna profesja w tych okolicach, no i nie dziwię się. Sporo tutaj potworów grasuje, z których można zdjąć skórę, wyrwać kły, jakieś pazury, oczy i co tam jeszcze tylko sobie wymarzymy. Tylko oczywiście trzeba posiadać odpowiednie umiejętności. Tutaj już udało mi się chyba zwiedzić większość i pozbierać większość przedmiotów czy jakichś ziół, które mogłyby... Albo zębate ziele. Ciekawie tutaj trawa rośnie, trzeba przyznać. I choinki? Choinki to jeszcze okej, dobra. Nie będę się czepiał. Natomiast interesuje mnie trochę ten wodospad. Tutaj wygląda to tak, jakby coś za nim mogło być, tylko najlepiej będzie może, jeśli zejdziemy sobie w dół tutaj tą ścieżką od Grimbalda i jego obozowiska. Chociaż ciężko powiedzieć tutaj coś o obozowisku. To raptem rozpalone ognicho i tyle. Nawet nie ma gdzie się tutaj położyć ewentualnie. W ogóle która jest godzina? 14:18, czyli jeszcze mamy trochę czasu, zanim ściemni się do reszty. Podejrzewam, że jakieś 4, 5, może 6 godzin maksymalnie. Także mam nadzieję tutaj sprawnie jeszcze zdążyć, poszukać jakichś rzeczy, zanim wrócimy się do obozu, albo... jest taka opcja, że moglibyśmy przejść tą właśnie ścieżką na zachód i być może zahaczyć o ten posążek, tudzież ornament, kolejną część. Tam zresztą nieopodal nas jest coś zaznaczone. Nie do końca wiem, co to może być. Czy to jest jakaś mała osada, czy coś jeszcze innego? Może jakiś cmentarz albo coś podobnego? Zobaczymy. Na razie to ja się tutaj rozejrzę po okolicy. Zobaczymy, co też moglibyśmy tutaj znaleźć. Może coś ciekawego jeszcze wpadnie nam w łapki. Jakieś kamienne tablice, albo jakieś ziele, kwiaty, tego typu rzeczy. Oho, tam są jakieś tu chyba topielec syczy sobie. No dobra, to z topielcem też się uporamy. Pięknie. Z niego nic niestety chyba nie zdejmę, nie potrafię żadnych skór ściągać, ale coś tutaj jeszcze jest właśnie. Roślina lecznicza, super. Tu jest ognista pokrzywa. Tam są chyba jakieś ścierwojady, też spoko. One powinny na strzała pójść, więc podejdę bliżej, żeby się upewnić, że nie spudłuję. Okej, dobra, pięknie. Pozbierajmy sobie fanty. Tutaj raz, dwa i trzy. Tam chyba coś jeszcze rośnie, albo mi się tylko wydaje. Ale chyba mi się wydawało. No dobra, ale tutaj były jakieś drzwi po lewej stronie, zaraz sobie je sprawdzę też, tylko jeszcze przeszukam dokładnie te krzaczory, może coś by tutaj się... Okej. Aha, szczury, dobra, może spróbujemy przyoszczędzić trochę strzału, ja wiem, że to raptem... O Boże.
Szczur jest na jedną strzałę, ale w sumie też nie sprawia jakoś problemu, a przynajmniej coś sobie poćwiczę tutaj, jeśli chodzi o... Może nawet zamienimy sobie pierścień, bo z tego co kojarzę, to tutaj mamy taki pierścień. Zręczność może być, ale wodny krąg się teraz chyba nie przyda, nie będziemy raczej z nikim dyskutować, a moglibyśmy założyć sobie na przykład taki, który daje premię do siły albo coś innego. Na przykład co chroni przed bronią. Dobra, spróbujmy z tą siłą. Jeśli będziemy korzystali z broni do walki wręcz, to mam tylko nadzieję, że coś tu... To chyba chrząszcze z kolei, tak brzmi troszkę. Dokładnie. One tak popiskują sobie. Cholera, nawet chrząszcza mam na dwa strzały, a nie jeden. No trzeba by podciągnąć troszkę tutaj władanie tą bronią. Dobra. Ale pokazaliśmy im. Dobra. Tu sobie pozbieramy. Jakaś skrzyneczka nawet jest. Ciekawie. Ciekaw jestem, co to jest. To jakiś wygląda jak trochę jakieś składowisko. Mam nadzieję tylko, że nie grasują tu żadni bandyci. Chociaż z drugiej strony... lewo? Nie. Czyli tak lewo, lewo, prawo. Może jeszcze raz prawo. Może znowu lewo dwa razy. Nie. Czyli dwa razy w lewo, dwa razy w prawo, raz w lewo i raz w prawo. Okej. Okay. Łuk myśliwski. No proszę, to jest chyba bardzo podobny łuk do tego, który no, skradziono Bosperowi. Pamiętam, że on chyba właśnie o takim łuku mówił. Dobra, esencja many, siarka i ryba. No ciekawe, jak długo leży już tutaj ta ryba. Dobra, a co tutaj dalej jeszcze? Cholera. Tu też są jakby dwoje drzwi, tylko tak. Tutaj po lewej stronie są drewniane, a tutaj wygląda jak jakaś krata. Cholera. Ale chyba nie widać żadnego przycisku, a przynajmniej nie widzę czegoś, jakiegoś mechanizmu, który chyba, że pochodnia otwiera. Ale raczej nie. Poza tym trochę wygląda, jakby ten tunel był zawalony. Więc chyba i tak z niego nie skorzystamy. No dobra. To zobaczmy, co po lewej stronie. Oho. Tańcują tam chyba gobliny. Dobra. Z nimi może już powalczę za pomocą łuku. Bo no fajnie, fajnie. Wszystko pięknie z tym... z tą bronią do walki wręcz. Ale jeżeli ze szczurem żeśmy go tam klepali z 5 czy 6 razy, to nie mam zamiaru tu się szarpać z goblinami pół roku. A jeszcze tylko tak... Okej. Okay. Dobra. Tylko żeby nie spudłować, jak tutaj podejdą. Dobra, idzie pierwszy. Cholera, ten tutaj rzucił mi się. Dobra, udało się. Cholera, klepnął mnie całkiem nieźle. Trochę mi jednak zadał, gdzieś tam po plecach mnie zdzielił. Laga, złoto. Zobaczmy, co ten miał. Zardzewiały krótki miecz. Mięso kopacza, okej. Tu chyba jeszcze jakieś popiskują po lewej stronie. Jeden zawodnik. Dobra, to dawaj, zmierzymy się w uczciwej walce. Cholera, allata. Bez kitu. Dzielnie walczył, ale nie dał rady. Dobra, laga, ryba. Tu są jakieś dwie skrzynie, też spoko. Zobacz, chociaż może najpierw sobie tutaj odnowię życie. Nie chciałbym, żeby się okazało, że i tutaj jakaś pułapka na nas czyha. My tutaj otworzymy skrzynię, a za plecami pojawi się nam masa goblinów. Tutaj mamy niestety mięso, którego jeszcze nie obrobiliśmy, więc może spróbujemy skosztować tego pysznego owadziego mięsa. Zagryziemy to trochę jakąś miętą albo czymś. Co tu jeszcze takiego ciekawego moglibyśmy spędzlować? Słoneczny aloes, wartość 500. To by dopiero było. Teraz się nażreć jeszcze aloesu, chociaż chyba nie można go zjeść. Chłopco miał przynieść aloes, a go zeżar. Dobra, premia punktów trafień, tu jest 20, też całkiem nieźle. Wino, o, napijemy się winka, co? Dla zdrowia. Jeszcze kiełbaska tutaj jest, może kiełbasy by sobie zjeść trochę. Zamiast pędlować te krzaczory. Raz, dwa, trzy, cztery, no i piąte, okej. Zobaczmy, co w skrzyniach. O, ta otwarta nawet. 25 sztuk złota i sztylet. No i spoko. A w drugiej?
też będzie otwarta? Chyba tak, bo nie mają żadnych zamków na sobie. 55 sztuk złota, no i dziękuję. Pięknie. Tego goblina już żeśmy tutaj... Czego tu nie znajdę? Sprawdzili, tutaj jeszcze leży jakiś dzielny wojownik, laga, mięso kopacza, skórzany mieszek, o, szyneczka, surowe mięso, smażone mięso chyba. No i kamienna tablica, elegancko, kolejna do kolekcji. Niestety nie mają tutaj żadnego posłania, więc i tak się tutaj nie zdrzemniemy. Może zapiszę sobie rozgrywkę, o proszę bardzo, pod numerem 37. I mamy nowy zapis, dobra, lecimy... Dalej, tu się okazało, że taki jakaś pomniejsza jama, w której mieszkały sobie gobliny. Zawsze to trochę punktów doświadczenia. Mamy aktualnie 43 435. No i jesteśmy coraz bliżej tego kolejnego poziomu. Tutaj już z kolei brakuje nam jakieś 2065 dokładnie chyba. Więc też nie najgorzej. Jakieś dwa czarne trole jeszcze trzeba by ukatrupić i byłoby z czapy. Zastanawiam się, czy te trole, które wcześniej widzieliśmy obok tam właśnie, obok tej kryjówki Dextera, czy one również dają, w sensie te zwykłe trole, czy one również dają 1000 punktów doświadczenia? Czy każdy troll daje 1000, czy tylko ten czarny troll dawał 1000, a tamte na przykład 750 albo 500? Myślę, że prędzej czy później kiedyś tam się przekonamy, chociaż problem polega na tym, że one są chyba wysoce odporne na strzały, więc trzeba by pewnie zainwestować trochę w broń do walki w zwarciu. Cholera, tutaj jakaś taka półka skalna, nie wiem czy coś tu jeszcze potencjalnie znajdziemy. Stąd przyszliśmy, z tego co kojarzę, to tam była ta jaskinia, tak? Ogólnie tak. Tutaj wzdłuż ściany nic nie ma, tu możemy sobie jeszcze sprawdzić tą ścieżkę w tym kierunku. Może tutaj przy tym gzymsie coś ciekawego jeszcze by się walało. Jakieś ziele? Albo skrzynka ukryta? Zwłoki jakiegoś nieszczęśnika, który miał przy sobie potężny artefakt, ale chyba nie. Niestety, dobra. Chyba tu mogę zeskoczyć. O, nawet jakaś roślina lecznicza jeszcze. Prosto w roślinkę sobie skoczyłem. O, tu jeszcze jakieś ogniste ziele. No i wygląda na to, że doszliśmy do tego momentu, w którym te ścieżki chyba się łączą. Tu mi się wydaje jest droga do wykopalisk. I to chyba wszystko, co tutaj możemy znaleźć. Jeszcze spojrzę tutaj po tej prawej stronie, bo nie wiem, czy ją tam dokładnie gdzieś tutaj oglądałem. Chyba nie, ale też nie spodziewam się tu niczego znaleźć. Może jakiś tam... luźne rośliny lecznicze albo ogniste pokrzywy, ale nawet tego tutaj nie ma. Dobra, to teraz spróbujemy sobie podejść może do tego jeziora. Zobaczymy, co tam by się udało znaleźć. Jakby były jakieś... No może tutaj skarby? Nie wiem tylko, czy możliwe jest znalezienie czegoś pod wodą. Teoretycznie, no niby tak, no bo czemu miałoby czegoś nie być, ale z drugiej strony nawet nie wiem, czy możemy wchodzić w interakcję z jakimikolwiek przedmiotami znajdującymi się pod wodą. Cholera, ta trzcina jakoś tak w powietrzu sobie rośnie. Może to bardziej jakieś glony, nie wiem. No swoją drogą, jeśli cokolwiek tutaj faktycznie mogłoby leżeć, to trzeba by mieć naprawdę jakieś sokole oko, żeby to wypatrzyć, bo nie dość, że właśnie jest trochę widoczność ograniczona, to jeszcze sam fakt jakiegoś tutaj rozległego terenu. Jednak sporo tutaj miejsc, w których potencjalnie coś by mogło zatonąć i sobie leżeć. Co z tym wodospadem? Czy on tu faktycznie jakoś ma jakąś ukrytą... Nie, cholera, oszukali nas. A taki byłem już podekscytowany. Myślałem, że może faktycznie coś tutaj będzie. A niech to dunder świśnie. Tylko krzaki tutaj sobie rosną i tyle. Więcej chyba nic nie ma. Nawet pod wodą niestety nie da się skorzystać z przybliżenia kamery.
tak żeby sobie o widok z oczu bohatera, a tak bym chociaż zanurkował i popatrzył. No wodospad niestety też okazał się być ślepym zaułkiem. Myślałem, że może. Kiedyś, pamiętam, chyba w pierwszej części byłem bardzo zdziwiony w momencie, w którym okazało się, że jakieś gobliny wbiegły gdzieś tam. Myślałem, że się po prostu zacięły, w tekstury wpadły, a się okazało, że one po prostu poszły do jakiejś jamy za wodospadem. I jakież było moje zdziwienie, a przy okazji właśnie jaki byłem podekscytowany. Mówię, cholera, jaki motyw ciekawy. No dobra. Przynajmniej sobie trochę popływaliśmy. Super. Tutaj jakaś dziura, ale za mała, żeby się zmieścić chyba, co? No, musisz być co najmniej tego wzrostu, aby tutaj wejść. No dobra. Jak nie, to nie. No taka ciekawa, taka. Jakby jakaś norka. Może tam schronienie przed deszczem i tyle. Dobra, ale tutaj jeszcze po lewej stronie też jest jakaś właśnie ścieżka prowadząca dalej. Podejrzewam na zachód. No i właśnie niestety również tutaj słońce sobie tak już powolutku zachodzi jeszcze. Może maksymalnie z 2-3 godziny i będzie już do reszty ciemno. Zobaczymy. Czy ja tu coś... O, roślina lecznicza, pięknie. Przeskanujmy teren. O właśnie, są jakieś kretoszczury? Czy coś jeszcze? Czy tylko te szczury? Dobra. No to zapiszę sobie rozgrywkę i tutaj też myślę spróbujemy jakoś ręcznie je wykończyć. To chyba nie jest jakoś specjalnie skomplikowany przeciwnik. Może wystarczy tu się z nim zmierzyć. Chociaż wolałbym nie chlastać się z dwoma naraz. O Boże. Dobra, dostał w dziób całkiem nieźle. Coś tu gryzie, ale... No faktycznie, czasami jesteśmy w stanie go tak chlasnąć całkiem mocno. Podejrzewam, że jest to właśnie uzależnione od poziomu wprawy we władaniu bronią, którą gdzieś tam uderzamy. No a że mamy taką biedę, jaką mamy, to trzeba sobie jakoś radzić. Tutaj w ogóle jakaś też półka skalna. Powiem szczerze, że bardzo podoba mi się udźwiękowienie w Gothicu 2. Muzyka jest jakby bardzo fajna, tutaj pasuje świetnie do klimatu, ale te dźwięki właśnie, jakieś takie ambient, który tutaj jest, jakieś ptaszki ćwierkają w lesie, jakaś woda sobie płynie, coś tam chlupie, coś tam chrumka, chrzącz... No może za wyjątkiem tego darcia mordy czasami. A to ścierwojady się rozedrą, a to jakiś kruk mi kracze, a to właśnie coś wyje. Ale i to jest też całkiem spoko. Zwłaszcza w połączeniu z tą właśnie florą, która tutaj sobie rośnie tak bujnie. No przyznam szczerze, że w pierwszej części... Co tu w ogóle jest? Cholera, tam jest jakaś jama. A tu kretoszczury przed nią, czyli być może jama właśnie krecików. Fajnie, zobaczymy. Może będzie jakieś zabłąkane łoże. Dobra, 37. Kiedyś w końcu, pamiętam, trafiliśmy jeszcze w pierwszej części. Były takie... Była taka jaskinia, której... Dobra, nie piłuj tutaj papierówy. W której mierzyliśmy się nieopodal z jakimiś wilkami i orkami. A przy okazji można było się przespać i tego mi trochę tutaj brakuje. Gdzieś luźno walających się takich posłań, ale zobaczymy. Dobra, tu chyba już nic więcej nie znajdziemy. O, tu jeszcze jakieś ziele lecznicze. Cholera, jakoś tak tutaj trupów się wala. O cholera, to chyba szkielet, co? Dokładnie. Ocie pierun. Dobra, ale czy on jest odporny na... No nie, ale nie ma sensu chyba aż... odblokował się. Cholera. Może spróbujemy magię wykorzystać. Liznę mu jakąś kulą ognistą albo czymś. Może to wystarczy, zamiast rwonić strzały cenne jednak na takiego przeciwnika. Dobra, mam kulę ognia? Mam. Chodź. Zawodnik. Dostaniesz w dziób. Może jedna wystarczy, a jak nie, to poprawimy. Masz. Dobra. Nie jest źle. Cholera! 300 punktów doświadczenia. Chłop dał więcej niż... golem. Zardzewiały miecz dwuręczny.
i kość szkieletu. Okej, ty no jest nieźle, jeśli więcej tam będzie tych szkieletów, to moglibyśmy je tutaj wykończyć. Mam chyba jeszcze trochę ognistych kul. Ile ich mam? 5. No to jeszcze na 2,5 szkieleta mi wystarczy. Zobaczymy. O, chyba tam kolejny widzę, co? Coś tam stoi. Dokładnie. Dobra. Tylko właśnie tutaj trzeba kontrolować jeszcze punkty many. Niebieski bez, na szczęście mamy tutaj sporo tego. Dobra, 8. Kolejna kula ognia. Tylko żeby nie spudłować. Chodź. Dostaniesz 2 razy w dziób. 1 i 2. Pięknie. Ależ idzie. Dobra. Zobaczę, czy tutaj coś czasem się nie wala, może. Nie, nie wygląda na to. Dobra, pozbierajmy fanty. Zardzewiały topór. Jeszcze może znowu sobie odnowię tak awaryjnie punkty many, gdyby nam coś wyskoczyło, tak jak ostatnim razem ten kamienny golem zza ściany. Przydzwonił łeb. Zardzewiały miecz dwuręczny. Kość szkieletu. A jeszcze chciałem spojrzeć na mapę. Czy my czasem... Nie, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, o którym mi chodziło, czyli właśnie na lewo od nas, kawałek na zachód, jest jakiś... taki zarys dziwny. Wygląda trochę jak osada albo właśnie coś ogrodzone, ewentualnie nie wiem, co to jest. Zobaczymy na miejscu. Zardzewiały topór, cholera. Jakaś trupiarnia. Zardzewiały krótki miecz. Srebrny talerz, a już myślałem, że to jakaś tarcza. Mówię, chłop miał tarczę. Mówię, kurde, ale by było. Zardzewiały... O! Witam kolejnego zawodnika. Dobra, ale nie jest źle. Tego też moglibyśmy zaraz tutaj jakoś zgasić, a właściwie zapalić. Będę sobie zerkał na niego, czy nas gdzieś tutaj w końcu przestanie ścigać. Dobra, przestał chyba. Pięknie, chodź. Chodź, chodź. Nie krępuj się. O. 1 i 2. Pięknie. No i proszę bardzo. I 900 punktów doświadczenia. Wpadło aż miło. 44535. Jeszcze 1000. Czyli znowu trzeba by znaleźć trochę tych szkieletów, a niestety kończą nam się chyba powoli zapasy ognistych kul. Została nam jeszcze jedna. Mam co prawda jeszcze lodową strzałę. Ona zadaje troszkę mniej obrażeń. Może by tutaj też wystarczyło. Ewentualnie chyba gdzieś miał... No mam jeszcze błyskawicę. To powinno całkiem potężnie przydzwonić. To nawet chyba na strzała załatwi. Dobra. Jest taka możliwość. To też sobie tutaj gdzieś pod 7 będzie ok. Kolejne. Zużyjemy tutaj... Czy ja go tutaj już... Chyba go opędzlowałem ze wszystkiego, co miał dokładnie. Dobra, zapiszemy sobie rozgrywkę, zanim pójdziemy głębiej tam. Bo ciekawe, co moglibyśmy tam znaleźć. Może jeszcze jakiś zombie by się trafił i wziąwszy pod uwagę, że mam jednak ten zwój, który... Srebrny puchar, który gdzieś tam zabija na strzała jakiegoś nieumarłego. Nie podoba mi się, że jest tak ciasno troszkę i boję się, że mogłoby nam coś na głowę jednak wyskoczyć, więc sobie błyskawicę od razu wyjmę. O Boże. Ola Boga. Dobra, to jest jakiś zawodnik potężny. Wojownik. Żartowałem. Wiesz co? O cholera. Ale zawodnik, ty cygan. A można by go tak poczęstować? Ty. Aż mnie korci. No muszę spróbować. Bo jestem ciekaw, ile wojownik cienia daje punktów. No musimy. Nie odpuszczę mu. Zniszczenie ożywieńca. Chodź tu. 1000 punktów, no tyle chyba życia nie masz. Dostaniesz w łeb. Poczekaj. Chciałem zobaczyć. Ile ci wydzwonię. 400 punktów chłop daje. Na szczęście chyba był jeden... Nie, jeszcze jeden jest. Dobra, też w niego walimy. Tak myślę. Chyba, że... Halo? Ty, co się tutaj dzieje? Chłop się zaciął. No dobra. Czy ja mogę cię tak jakoś... No podejrzewam, nie, no będzie chłop wytrzymały jak... 150. Kula ognia... O Boże. Dobra, odblokował się jednak.
gdzie ja miałem teraz, pod którym numerem, bo już nie pamiętam, pod 9? Tak jest. Dobra, taktyczny zaraz odwrót i walimy gościa w łeb. Cholera, nie podoba mi się, że tak trochę się ściemniło do reszty. Halo? No ale jak popierdziela? Chłopiak ucieka, nie złapiesz mnie. No. Znowu się zaciął, a mi tutaj znika możliwość... Cholera, jak to zrobić? O, dobra. W łeb dostał i pięknie. Zgaszony jak kiep. Dobra, zapiszmy sobie rozgrywkę. Jak już mamy chłopa z głowy, zobaczymy, co też mieli przy sobie. Może coś ciekawego, bo tu widzę, jakieś miecze się walają. Miecz dwuręczny, okej. Okay. A gdzie te zwłoki tamtego? Gdzieś się wcięło. Smocza zguba. Ty, no mam nadzieję, że nie wyskoczy więcej typów, jak ja to podniosę, co? Cyk. I okej. Okay. Co taka muzyka? Już skończyliśmy pojedynek. No, dziękuję. Dobra, złote naczynie, złoty świecznik, kiepski miecz dwuręczny, skrzyneczka, okej. Okay. Cholera, żeśmy trafili jakiś grobowiec. Mam nadzieję tylko, że nie mają nam tutaj za złe i to też nie jest jakoś przeklęte. Skórzany mieszek, złoty puchar, kolejny złoty puchar. W końcu jak przystało na prawdziwego rasowego złodzieja i jakiegoś grabieżcę tutaj grobów. Wszystko pokradnę, co się tylko da. Ciekaw jestem, co to za miecz, żeśmy tam zwędzili. Nic tu nie ma. No jak nie ma? Leży wojownik cienia. Taki był kozol, a pęk. Smocza zguba. Obrażenia 190, wymagana siła 160. No fajnie, fajnie. Byłby super ten miecz, podejrzewam, gdybym władał jakąś siłą. Ale niestety, tak to będzie pełnił tylko i wyłącznie funkcję dekoracyjną. Choć podejrzewam, że go spylę. Może kupimy sobie za to coś ładnego, fajny ciuszek. Dobra, zapiszmy sobie rozgrywkę. Jeszcze raz tutaj, 37, jak już wszystko pozbierałem. Niestety ściemnia się do reszty. Mam nadzieję tylko, że to miejsce nieopodal. Tutaj może pochodnie sobie zapalę. Gdzieś tu na dole powinna być. O! Cyk. Nie lubię strasznie się tak kręcić po takiej ciemnicy, bo nic nie widać, też ani nic nie zbiorę, ani nic nie dostrzegę, łatwo coś przeoczyć, więc fajnie byłoby gdzieś odpocząć. A tutaj w ogóle jakiś osobliwy las. Tam coś chodzi, to chyba kuraki są. Cholera, no ale niby nie lubię chodzić po ciemku, ale przyznam szczerze, że widok pierwsza klasa. Chyba pierwszy raz widzę coś takiego. No i właśnie o tym mowa. Taka cisza, spokój. Jakieś tylko zwierzęta nocy słychać. I te świetliki, wow. Super to wygląda. Cholera. No pięknie tutaj jest. Dobra, tylko tak. Schowamy pochodnie, odpalę sobie może światło. I jedziemy z tematem. Ostrzelamy te kuraki. Paka, paka. O, to nie to. Dobra, ale chyba trafiłem z tego... ale to szybkie. No i pięknie. Dostaliśmy jeszcze kolejny poziom doświadczenia. Niestety tutaj jest szkielet goblin, ale może ognista kula wystarczy, żeby go tam zrobić. Tak przynajmniej myślę. Tylko muszę zaraz zerknąć, ile ich tam będzie. Cholera, coś tu chrupie. Dobra. Odnowimy sobie trochę punkty many. Tutaj gdzieś powinno być to ziele. Czyli tak. Tu sobie skorzystamy z niebieskiego bzu. Jeszcze mogę tutaj roślinę leczniczą wykorzystać trochę, aby podreperować zdrowie. Zagryziemy sobie mięsem kopacza. No i pięknie. Dobra. Zapiszmy rozgrywkę i spróbujemy chlasnąć tego goblina.
Szkielet goblin. Czy jest ich tutaj więcej, czy tylko jeden? Jeśli jeden, to... No, więcej niestety. O cholera. Ty idzie. Boję się, że nie podołam tak w konfrontacji wręcz. Może mnie tutaj trochę zaskoczyć. Chociaż mam swojego też goblina. Ty gdzie ja w ogóle idę? Odwal się. Daj spokój, żartowałem. Już przeszło ci... Nie, no dalej biegnie. Dobra. Niepocieszony. Ty, no dobra, spróbujmy. Ty, no chłop mnie klepie i to tak potężnie. Boję się, że... Dobra, ewakuacja. Trochę się podleczymy i potem go dokończę może jeszcze. Ależ dostaje oklep i to taki potężny. Cholera. Może Grimbald pomoże. Chłopie! Kłopot mam. Możesz go zdjąć? Mi z pleców? Byłbym wdzięczny. Nie, Grimbald tam. To nie mój problem. Odwalił się? Chyba tak. Tam gdzieś biega po polach. Nie, no biegnie tutaj. O ciebie. Ty. Klepie się z nim. Dobra. Tyle na ten temat. Wypadło nam niestety 150 punktów doświadczenia, ale nie będę narzekał. Przynajmniej się skonfrontowałem ze szkieletem goblinem i stwierdzam, że jednak chłop potrafi przywalić. Ma parę w łapach. Chlasta mnie po nie wiem ile, ale ja mam też sporo chyba życia. No właśnie, 333, a chłop mi tutaj czasami jedną piątą gdzieś zabierał, czyli no podejrzewam, że tak po 70 musi łoić. Dużo, dużo. Dobra, to może odnowimy jeszcze punkty życia, skoro tak, bo nie ma sensu tutaj paradować tak na takim wykończeniu. Czy to odnawia premia punktów stuwa? Dobra. Wypijemy sobie, a co? Tu jest jeszcze jakieś smażone mięso. Możemy spędzlować jakieś tam szyneczki. Tutaj mamy raz, dwa, trzy. Tu mam jeszcze jakieś zupę rybną. Wypijemy sobie potężnie. Tutaj uzupełnimy punkty życia i z czapy będzie. Co tu jeszcze jest? Biały rum. Ciekawe. Oto się napijemy, a co? Kto zabroni bogatemu? Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra. Zapiszemy sobie rozgrywkę. Tutaj może z powrotem właśnie pod tym numerem 37. To już też powinno całkiem fajnie nam tu załatwić ten temat. No i awans dostaliśmy też. To też jest nieźle. 20 punktów nauki do rozdania, czyli możemy trochę poszaleć. Albo nauczyć się na przykład operowania językami jakimiś. W sensie konkretnie chodzi o ten chyba język wieśniaków. Na pewno moglibyśmy przyswoić, nie wiem czy dalej, ile to będzie kosztowało też. No i może rozwinąć na przykład tutaj właśnie albo trochę siły, albo tą broń jednoręczną, bo jednak no trochę jest kłopot z tym klepaniem, zwłaszcza takich przeciwników odpornych. Pisaliście też, że swoje są gdzieś tam ograniczone. Mam nadzieję, że przez to no, nie będę miał potem jakichś wielkich problemów. No a nawet jeśli, to chyba nie ma aż takiego problemu, żeby nie wykończyć czegokolwiek, co tutaj żyje z łuku na przykład. Po prostu może to dość długo trwać. Ale mimo wszystko chyba da się sklepać. Powiedz, że tam nie ma już więcej szkieletów, co? Krwiopijca, o! To jest spoko. Co tam jeszcze? Ewentualnie muszę tak przeskanować okolice. Ale chyba czysto. Trach. Trach. Pięknie. No to moglibyśmy w sumie sklepać równie dobrze. Cholera, jakieś eliany. To chyba właśnie to jest... Jeszcze zerknę. Dokładnie, czyli jesteśmy na mapie w miejscu, które przypomina po prostu jakiś zagajnik. Jakiś magiczny las. Czyli w... O! To chyba to. Co to jest? Wygląda jak kolejna konstrukcja, ta należąca do tej prastarej cywilizacji, ale ciekawe, tutaj nie ma tego miejsca, które no, sygnalizowałoby, że możemy tutaj znaleźć ornament. Zaraz się przyjrzę temu, czy są tu jakieś przyciski jeszcze? Cholera,
Gdzieś tu się zgubiłem w tych wszystkich rupieciach i bibelotach, któreśmy nagromadzili. Szukam pochodni, a tu się okazuje, że... O, coś tu rośnie chyba. Co to jest? Czy to taki po prostu krzaczek, którego nie można podnieść? Ty, no krzaczki tutaj jakieś są, ale nie mogę podnieść tego. Czemu? Może coś się zbugowało, zaraz zobaczę. Zapiszę sobie rozgrywkę i tak taktycznie wczytam. Bo czasami tak się dzieje. No chyba, że to faktycznie są jakieś magiczne... aż mi pochodnia zgasła z wrażenia. Ale przynajmniej odblokowało się możliwość podnoszenia przedmiotów. No właśnie, o coś takiego mi chodziło. Dobra. Czyli jeszcze raz. Może to pochodnia blokuje możliwość podnoszenia przedmiotów? Nie. Po prostu gdzieś ją wcięło. O! Już myślałem, że to jakiś przycisk, ale chyba nie. Ziele lecznicze? Ogniste ziele? Kolejne tutaj ziele lecznicze. Obejrzyjmy sobie tą konstrukcję dokładnie. No żadnych przycisków nie widzę. Trochę kwiatów. Ale to w sumie dobrze, że nie ma mimo wszystko przycisków, bo nie wiem, czy bym podołał w konfrontacji. Kusza Dragomira. O, widzisz, to jest miejsce, o którym wspominał Dragomir, że tu gdzieś zgubił swoją kuszę. To też możemy ją zwędzić. Zaraz zobaczymy, ile zadaje punktów doświadczenia. O. Znaczy punktów doświadczenia, punktów obrażeń, nie, nie. Doświadczenia, co ja pierdzielę? Tu jest ten łuk? Tu jest chyba kusza. Taka nieszczególnie. Chłop tam mówił, że była dużo większa i tam potężna. No może w jego rękach faktycznie, ale 60 punktów obrażeń to dokładnie tyle samo, ile zadaje nasz łuk. Dobra, tutaj jeszcze ziele lecznicze. Chociaż nasz to chyba nawet więcej, 65, o ile dobrze kojarzę. 60 on wymaga zręczności, dokładnie. Cholera, no widzisz, Dragomir? No dobra, czyli okazało się, że to miejsce jest po prostu jakimś takim zagajnikiem. Być może kiedyś pełniło jakąś funkcję. Może urzędowali tu jacyś druidzi albo coś w tym guście. Dobra, ja sobie schowam tutaj jednak pochodnie i spróbuję może wykorzystać albo inaczej. Rzucimy ją tu na glebę i zobaczę, czy gdzieś coś jeszcze w okolicy jest. Jeśli nie, to możemy... Chyba nie. Okej. Okay. Nie o strzelanie mi tutaj chodzi, tylko podnieść przedmiot. O! Kamienna tablica. Roślina lecznicza. Tu znowu trzeba... No właśnie najgorzej, że w nocy niewiele widać i czasami łatwo coś przeoczyć. Jakiś tunel, jamę albo coś podobnego, więc tak po prostu po omacku się trochę tutaj poruszam. Chociaż jeśli chodzi o zbieranie kwiatów, to nie ma znaczenia, czy to dzień, czy noc. I tak raczej tak na czuja podnoszę. Ale muszę przyznać, że bardzo podoba mi się to miejsce, w sensie... ciekawie tutaj, zwłaszcza w nocy, właśnie te smugi, jakieś światła, czy to tych świetlików, czy czegoś podobnego, nie wiem co to za stworzenie, albo cokolwiek wywołuje taki efekt. Właśnie takich zielonych smug przebijających się przez korony drzew, ale wygląda to naprawdę fajnie. Dobra, tutaj chyba już z grubsza większej rzeczy pozbieraliśmy. Znaczy, równie dobrze, może być ich tutaj znacznie więcej, tylko po prostu niewiele widać. I chyba się jeszcze rozpadało. To już w ogóle dubelt. Nie dość, że jest ciemno, to jeszcze pada. Tu jest w ogóle jakaś ścieżka. No tak, zaznaczone, że faktycznie jest. To jeszcze zobaczę tą lewą stronę. Chyba gorzej już nie mogło być. Nie dość, że ciemno, to jeszcze... pada. Zobaczę tutaj ostatni. Zrobię sobie...
Ale było blisko. Dobra, ale coś tutaj leży. Tylko czy ja będę w stanie potem się tutaj wdrapać, jeśli zeskoczę po tą kamienną tablicę? Zaraz zobaczymy. 37. Ale bym się tam pośliznął, cholera. Podejrzewam, gdyby była taka fizyka, jeszcze właśnie, że jakieś błoto, to bym wypikował tam na dół. Oho, tutaj jest jakaś roślina. No cholera, jakby tutaj znaleźć gdzieś jakieś miejsce, w którym moglibyśmy się kimnąć. To byłoby spoko... Może stąd? O cholera, no teraz to już... Trochę po ptokach. No właśnie. Już się żeśmy ześliznęli gdzieś tutaj. Co to jest w ogóle? Tu wygląda jak ta ścieżka prowadząca gdzieś dalej. Ciepierun. Ciemno, nic nie widać. Czy ja się tutaj... O, wdrapię się z powrotem, super. Nie chciałbym się tutaj gdzieś zapędzić i spaść. Dobra, ale tu chyba już wszystko. Tak sobie obszukałem naokoło z grubsza i... O, jeszcze jakiś rdest polny, spoko. Patrzę, że żadnych jaskiń, jam ani niczego takiego tutaj raczej nie ma. I to tyle. Tutaj w środku powinien być ten jakiś kamienny krąg. O, jeszcze roślina. Nawet jak sobie przejdziemy gdzieś, to się okazuje, że trafimy jakąś roślinę i tyle. No, obeszliśmy sobie tutaj chyba naokoło. Proszę bardzo. Tutaj ten kamienny krąg powinien być gdzieś. Albo mi się wydaje, cholera. Wydaje mi... Nie, jest, okej. Dobra. Tą kamienną tablicę chciałbym jeszcze sobie zebrać. Ona gdzieś tutaj była na skarpie, tak? Trzeba by się jakoś tam delikatnie opuścić. Najlepiej nie stoczyć. O, dobra, może i tak. Czy ja tutaj skoczę? Chyba tak. Tam na dole tak jakoś... Nie wygląda to zbyt dobrze. Raczej. Tam nie skaczemy. Tutaj też raczej nie wejdę. Spróbujmy... Tu, to nasza jedyna, o, szansa. Dobra, udało się. No dobra, to podejdę sobie pod te jakieś schody, tudzież jakąś właśnie ścieżkę w dół. Wygląda na to, że też nie jest jakąś taką ścieżką na dziko, tylko raczej faktycznie gdzieś prowadzącą. O ile ją znajdę teraz. No tak ciemno jest, że... Cholera. Tu gdzieś chyba była. Dokładnie. Dobra, jeszcze jakaś roślina sobie tutaj rośnie. Zbierzmy sobie. Zapiszę sobie tutaj może rozgrywkę i zobaczymy, co my tutaj wymyślimy. Która jest w ogóle godzina? 23:28 i wygląda na to, że jesteśmy u szczytu jakiejś ścieżki prowadzącej w dół. Jeśli skręcimy na zachód, to powinniśmy dotrzeć być może w to miejsce oznaczone na mapie przez Nefariusa jako kolejny punkt, w którym moglibyśmy zebrać ornament. Nie wiem, czy też jakaś ścieżka jakakolwiek prowadzi na południe, gdzieś tam w kierunku klasztoru bądź farmy Akila. Tam moglibyśmy przenocować, jeśli okazałoby się, że faktycznie coś tam jest. I myślę, że to nie będzie zły pomysł, zwłaszcza w sytuacji, że jest po prostu środek nocy i sporo godzin jeszcze przed nami. No jakby nie patrzeć, to się jeszcze rozpadało. Tak czy siak myślę, że to będzie doskonały moment na to, aby zapisać sobie w tym miejscu odcinek i zakończyć jego nagrywanie. Natomiast w przyszłym odcinku postaram się dotrzeć do farmy Akila. No i odpocząć ewentualnie przed dalszą podróżą. Zobaczymy, czy moglibyśmy uzupełnić może gdzieś swój... tutaj potencjalnie jakiś asortyment. Mam tu na myśli głównie strzały. Jeśli nie, to prawdopodobnie trzeba by ruszyć do Korinis, bo chyba tam nie było żadnego kupca u Akila. A to może nie być najgorszy pomysł, biorąc pod uwagę, że jest to dość bliski dystans. No i czeka nas jeszcze też poszukiwanie tego ornamentu na farmie Lobarta. To może być ciekawa zagwozdka, jak tam ewentualnie wybrnąć z tej sytuacji, bo ostatnim razem też tam były jakieś przyciski, grzebałem przy nich nawet, ale niestety, albo stety, żaden kamienny strażnik nie wyleciał, więc mam nadzieję, że się coś nie zbugowało. Zobaczymy.
Tak czy siak, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Chciałbym Wam życzyć przyjemnego popołudnia bądź wieczoru. No a my, jak zwykle, widzimy się w następnym. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.